Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych subregionu Jeleniogórskiego odebrali dziś promesy z programu Mały Strażak. Przekazujemy rekordową ilość promes na zakup drobnego sprzętu strażackiego. To jest 132 promesy na łączną kwotę lekko ponad 2 300 000 zł. Składaliśmy na ubranie bojowe, węże, agregaty. Udało nam się zakupić 2 aparaty oddechowe razem z osprzętem. Tego wam brakowało, żeby móc nieść pomoc? Tak, jak najbardziej, bo do tej pory takich aparatów nie mieliśmy i nie mogliśmy w pełni uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Sobieszów otrzymał ochronę osobistą strażaka, czyli Nomexy, ubrania specjalne. Otrzymał również butle do aparatu, rękawice, także wszystko to, co jest tak naprawdę najbardziej potrzebne. To jest sprzęt, który jest potrzebny, uzupełniamy. Wchodzą nowe osoby do jednostki na podział operacyjno-techniczny. I to jest jakby takie podziękowanie dla tych ochotników, którzy na co dzień przecież bezpłatnie poświęcają swój czas, starają się coś zrobić dla społeczności lokalnej. W tym momencie mamy dość liczną grupę druhów w OSP w Łomnicy. Mamy młodzieżową drużynę pożarniczą, która myślę za około 10 lat wejdzie w szeregi ochotników w Łomnicy i oni jakby uzupełnią aktualny stan jednostki. Tworzycie wspólnotę w swoich mikroregionach i myślę, że bez poczucia tej wspólnoty trudno byłoby mieć w sercu gotowość do niesienia ofiary dla innych. PSP i OSP działają na zasadzie wspólnej realizacji zadań. Bardzo często są jako pierwsze na miejscu zdarzenia i co najważniejsze udzielają skutecznej i profesjonalnej pomocy. Łącznie na ten cel na Dolnym Śląsku przeznaczono 11,5 miliona złotych.